Hej, cześć, witajcie, jest to oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku Stera na moim kanale, w którym robimy głupie rzeczy, w którym testujemy możliwości tej gry i moich w sumie pomysłów. I dzisiaj robimy kolejny głupi challenge, w którym będziemy posługiwali się tym, czyli generujemy PL generatorem liczb losowych. Nie jest to żadna reklama, spokojnie. I już wam wyjaśniam, o co chodzi. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, w którym sobie generowaliśmy liczby do obrony, no to możecie sobie zobaczyć, gdzieś tutaj teraz będzie karta i możecie sobie nią kliknąć. A dzisiaj robimy coś jeszcze głupszego, mianowicie będziemy sobie losowali umiejętności, wszystkie 5 umek. No i jak widzicie, mamy tutaj sobie parametry od 1 do 17 i będziemy sobie losowali liczbę. I już wam pokazuję, jak to będzie ładnie działać. Bierzemy sobie umiejętności, bierzemy sobie, jak widzicie, testowałem ten odcinek, że on w ogóle wypali. No i wypalił, ale mi się nie udało go nagrać za bardzo. Dlatego robimy to jeszcze raz. Klikamy reset, robimy nową taktykę. No i mamy, słuchajcie, umiejętności. Umiejętności mamy tutaj 8, no i tutaj jeszcze mamy 9. Łącznie daje nam to 17. I już pewnie wiecie, o co chodzi. Losujemy sobie, słuchajcie, pierwszą liczbę i będzie to liczba 4. Klikamy sobie tutaj i wybieramy sobie liczbę 4, czyli strzał. No i w ogóle w tym celu mam jeszcze swoją drogą łuk i kastet, tak w razie był, bo czemu nie. Losujemy sobie liczbę numer 2, jest to liczba 3, rzut kamieniem. Losujemy sobie liczbę numer, znowuż 3, okej, jest to znowu rzut kamieniem. Losujemy sobie liczbę 15. Liczbą 15 jest zakażenie. I to jest dosyć istotne, ponieważ jeżeli będzie liczba 6, 7, 8, czyli wataha, 10 lub właśnie w tym przypadku 15, czyli spele, które powiedzmy nie przydadzą się, zostawiamy ten spel po prostu pusty. Ja tego nie będę tutaj nic po prostu dawał, bo to się po prostu nie opłaca. Czyli w tym przypadku zakażenie nie mam odblokowane i zostawiamy puste. I liczba 10. Liczbą 10 jest 7, tu jest 6, 7. Dzień dobry, tutaj ja z przyszłości montujący ten film. Liczbą 10 był atak dwuręczny. Mój błąd, na odcinku źle policzyłem. No dobra, niech będzie ten taran po prostu zamiast tego ataku dwuręcznego. 8, 9, 10, jest to taran. No i tak wyglądają nasze umiejętności do walki ze smokiem w tym momencie. No i prawdopodobnie umrę, ale zobaczymy. Obronę i atak sobie już rozdam normalnie, żeby to nie kombinować. Damy sobie po prostu łuk. No ten łuk to za bardzo się nie przydam, no ale dobra. I damy sobie coś takiego, myślę, że powinno być spoko. Zmienimy sobie Batagura. Czy ja nie odpoczywam w dalszym ciągu w ogóle? What the fuck? Zmienimy sobie Batagura, założę sobie ten łuk siły, żeby móc strzelać. I spróbujemy tego smoka pokonać. Żeby tego smoka pokonać, mam jeszcze posiłki. Mam jeszcze pana żabę, 40 poziom. Mam Hulka, 70 poziom, czyli kruka. Oraz mam motyla króla Afryki, 53 level. I tą oto elitą dzisiaj spróbuję sobie tego smoka właśnie pokonać. Więc ja poczekam, aż to sobie odpocznie, zaatakujemy. Myślę, że sobie polecimy z 2-3 razy tego smoka. Zależy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o moje umiejętności ze smokiem, walce ze smokiem, wygląda to tak, że zazwyczaj go pokonuję, natomiast czasami mnie zabije, jeżeli się wszyscy rzuca na przykład na motylka w pierwszej turze i ten motylek se padnie, więc wziąłem tą ropuchę, żeby ona mi pomogła i zobaczymy, jak ta walka ze smokiem wyjdzie. Mam jeszcze naprawdę masę pomysłów z wykorzystaniem właśnie tych generatorów liczb losowych i tak dalej, więc naprawdę możemy tą serię ciągnąć, jakieś ciekawe wariacje wymyślać. A my w tym czasie atakujemy smoka. Moi drodzy, taktyka numer 1. Nawet nie wiem, co mam tu robić. Dam tarana smokowi, żeby mnie ataku wykonywał. Ten taran może się przydać. Tak naprawdę tutaj jest walka pety versus smok. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja trzymam naprawdę kciuki za to, żeby się udało. Jab. 176. Dobra. Nie. Ja już widzę, że to zmieniam. Założę sobie, gdzie jest mój batagur. Nie mam batagura. Nie założyłem batagura. Super. Zakładamy sobie ognisty młot. Ja z tego łuku jednak rezygnuję, bo on za mało bije. Zwiększymy sobie za to obronę. I zaatakujemy tymi kamieniami i taranem. Będę każdemu taran po prostu nakładał. No i módlmy się, żeby po prostu pety zrobiły swoje. Ja tu jestem tak naprawdę tylko do pomocy. We have Hulk. Dostaję w tym momencie po buzi. Będę tak trochę teraz komentował ten mecz. Przebieg tej walki ze smokiem. Ekscytująca walka ze smokiem. Oczywiście w kolejnej walce, którą już wam nagram, nie wiem, czy z głosem, czy bez, wylosujemy sobie kolejne liczby, tak? Wylosujemy sobie kolejne liczby i znowu spróbujemy tego smoka pokonać z innymi umiejętnościami. Dobra, wszedł taran drugiego jaszczurkę, więc jest spoko. Też damy środkowi. Żaba atakuje, motyl atakuje. Smok jest nawet nie draśnięty. Okej, będzie ciężko wygrać, to powiem wam szczerze. Będzie to bardzo ciężko wygrać z racji takiej, że one w ogóle nic nie biją, te pety. Ten kruk se nie daje za bardzo rady z damage'em. Mam nadzieję, że wszyscy padniemy. Aż kusi, żeby zaatakować, ale atakujemy dalej. No dużo nie mogę robić. Mogę sobie zrobić coś takiego, żeby może mnie biły i ja będę to fajnie unikał. Zobaczymy. No i co jeszcze chcę powiedzieć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oczywiście poprzedni odcinek, za ilość wyświetleń i lajków, które zrobiliście.
Fajne, bardzo fajne statystyki, mi się to bardzo podoba, bo naprawdę ten kanał mój zaczyna żyć i bardzo fajnie mi się tego TR-a nagrywa, więc wam się to podoba, więc to jest naprawdę super, bo możemy po prostu jakby, wiecie, bez na siłę niczego robienia, kręcić fajne filmy, o, w ten sposób, nie? Dobra, no i atakują mnie, 3 tarany weszły, zaraz się odnowimy na smoku, będę sobie te tarany tak rzucał, a tutaj walka niech po prostu trwa. Myślę, że tutaj dużo już nie będę powoli mówił, żeby nie przedłużać, żeby was nie zanudzać, przyspieszę wam teraz to i... No i widzimy się, jak coś ciekawego się w tej walce stanie. Dobra, kochani, szybko zmieniam taktykę. Atakuję centralnie wysmoczego szpona środkowego, ponieważ zostało mu mało HP. I może uda mi się go pokonać. Zobaczymy. Dobrze by było. Jakby jeżeli już jeden padnie, to już będzie z górki, tak? Robi się naprawdę ciężko. Hulk trochę traci HP. Jeżeli pytacie, dlaczego Hulk? Nie wiem, dlaczego Hulk. Ten pet się nazywa, ten kruk. Naprawdę nie wiem, ale podoba mi się ta nazwa. Dobra, atakujemy dalej. Przyspieszamy, mam nadzieję, że tego jaszczurkę zabiję i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, kochani, jaszczurka padła. Jaszczurka padła, został jeszcze jeden smoczy szpon i gardmog, więc jest naprawdę nieźle. Mam chyba farta. Chyba Tarn wie, że nagrywam challenge, bo... Bardzo łatwo mi idzie z tym smokiem. No chociaż wszyscy tracą to HP, co jest bardzo martwiące. Teraz jeżeli musimy... O, kruk co robi? 2200 wybił. Jaki krytyk wszedł. Pięknie. Dobra, słuchajcie. Chyba się uda pierwsza walka. Chyba się pierwsza walka uda. Naprawdę nieźle. I zaraz przechodzimy do walki numer 2, którą nagram chyba już wieczorem. Więc będę trochę inaczej wyglądał. W ogóle zobaczcie, jaka fajna panda. Zwróci ktoś na niej uwagę, zobaczcie, jaka fajna. Chyba z Ikei ta panda swoją drogą jest. Tak się patrzy na nas teraz zza fotela. Dobra, atakujemy smoka. Smok ma 100% na trafienie. W ogóle te pety robią jakąś sieczkę. Zobaczcie, jakie ma debuffy. Ja nic nie robię, tylko rzucam taran. Wow. Idzie mi lepiej, niż jakbym normalnie bił, tak powiem wam szczerze. Chociaż te HP jest naprawdę niepokojące. Dobra, smoczy szpon numer 2 chyba jest już martwy w tym momencie. Sprawdźmy. Jakiś kamień, coś. Dobra, motyl się wychilał. Nie no, fart mi sprzyja nieziemsko. Fart mi nieziemsko sprzyja w tej walce. Mam nadzieję, że w kolejnych będzie jeszcze lepiej. Jeszcze jakby drop był, to już w ogóle byłoby super. Żaba troszeczkę na skraju wytrzymania nerwowego. Motyl również. Tak zacząłem chwalić tę walkę, a to jeszcze wszystko nieprzesądzone, ponieważ te pety powoli umierają. Najbardziej boję się, że zaczną uciekać. Kruk ma chyba na 800 ustawioną ucieczkę, a żaba chyba na 400, więc robi się niedobrze. No ale bijemy dalej. Ale bijemy dalej. 6000 HP Gardmog ma. Żaba hilnięta. Jest zaćmienie, super. Bardzo dobrze. No i teraz tego smoka zabić. Kruk, musisz uderzać. Pół many jeszcze się zostało, stary. 4 HP. To jest wszystko do zrobienia. To jest wszystko do zrobienia. Chyba w ogóle nie patrzę za bardzo na ekran, co? Tak patrzę teraz sobie w kamerkę. I chyba patrzę trochę poza ekran. Chyba jestem z tej perspektywie ustawiony. Dobra. Żaba nawiała. Żaba nawiała, głupia żaba. Zrobimy teraz takie coś, że może zaatakuję faktycznie tym łukiem, żeby coś robić więcej. Jakoś pomóc im. No i spróbujmy tego smoka zabić. 3900 HP. Pety są na skraju wyczerpania, ale się cały czas healują bardzo ładnie. No i atakujemy smoka. Przyznam się wam, że nagrywałem już ten challenge, bijąc duszki. I poszło mi tak cholernie łatwo, że wyłączyłem w połowie i stwierdziłem, dobra, idziemy na coś trudniejszego. Bo no, duszki po prostu są już zbyt łatwe na mój poziom. I te pety sobie same spokojnie z nim radzą. Jakże z krytyka walną. Moi drodzy, smok zrobiony. Smok zrobiony, co prawda bez dropa, ale smok zrobiony naszą taktyką z losowymi umiejętnościami. Zaatakujemy sobie teraz jeszcze raz. Widzimy się za chwilę, a u mnie za parę godzin, ponieważ muszę lecieć teraz już niestety. Widzimy się za parę godzin. I bijemy walkę numer 2. Okej, kochani, jednak biję sobie tego smoka drugiego chwilę po pierwszym. Zdążyłem, dosyć szybko się uwinąłem, tylko prawie mi żaba padła. Dobra, słuchajcie, generujemy drugą serię naszych umiejętności, którym będziemy walczyli z nowym smokiem. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę łatwiej, że jakieś fajne debuffy wejdą, może jakiś krytyk, żeby troszeczkę bić. Panda się cieszy, jest z nami, zostawcie kciuka za pandę. Lecimy się bić z drugim smokiem. Uwaga, liczba pierwsza. 12, okej. To mamy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gruboskórność. Gruboskórność na początek. Może być, czemu nie? Dalej. Dziewiątka. Dziewiątka to jest, słuchajcie, dynka. Więc fajnie. Okej, bardzo, bardzo przyjemnie się to zaczyna, muszę przyznać. Dalej mamy czwórkę. Czwórką jest strzał. No dobra, niezbyt fajnie. Dalej mamy jedyneczkę, czyli cios pięścią. Dobra. I ósemkę.
ósemką jest, no dobra, ósemką niestety jest Wataha, skill z Watahy, więc zostawiamy to po prostu puste. No i tak wygląda nasza specjalizacja, jest jeszcze gorsza, jest jeszcze kompletnie gorsza, zamiast, o matko, ale to jest katastrofa. Dobra, coś ogarniemy, jest gruboskórność, jest spoko. Damy sobie tak, damy sobie dynkę, łuku nie będę używał, damy sobie jeszcze jeden punkcik z pięścią i damy sobie resztę w, myślę, obronę. Coś w tym stylu zrobimy, będziemy rzucali obniżenie obrony wręcz dla jaszczurek, no ale nie jest to zbyt mocne. No ale dobra, z taką taktyką myślę możemy sobie pójść na smoka. Nasza ekipa wesoła jest z nami, lecimy, mam nadzieję, że się uda. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba i lecimy. Gruboskórność wrzucimy, damy dynkę myślę najpierw smokowi, potem jaszczurkom. No i myślę, że będziemy tak sobie po kolei to bili. No i z gruboskórności już rezygnuję w tym momencie. Damy sobie 2-2, no i biegniemy. Dosyć fajny początek, dosyć fajny początek. Kruk zaatakował środek i bardzo dużo HP zabrał, więc jest spoko. Okej, żaba atakuje środek, jest naprawdę bardzo fajnie. I jeszcze motyl jakby zaatakować, to byłoby super. No ja niestety atakuję smoka z 5 za 300. Dobra, niezbyt fajnie, ale mam Batagura, powinno być trochę lepiej. Zaatakujemy teraz myślę ten środek, skoro już jest trochę obity. Dobra, wszyscy biją kruka. Dobrze, niech biją tego kruka, kruk ma bardzo dużo punktów zdrowia. Przetrwa trochę ataków, więc bardzo fajnie, niech kruk będzie atakowany. Dobra, nie zbili mu zbyt dużo HP. No i możemy używać tylko i wyłącznie dynki i ataku. No to jest dosyć mało, no ale dobra, zwiększymy w takim razie może powodzenie szans na trafienie. I lecimy w ten środek, zabijmy go, zabijmy ten środek. I już będzie prościej, będziemy krok bliżej do wygranej. No i walczmy, dobra, no i tak, mamy debuffa na dół. Dosyć solidnego debuffa, kruk za to atakuje smoka. No niezbyt to dobry wybór. Ja dostałem debuffa, mnie mogą spokojnie bić. Mnie to nie boli, że tak powiem. No i jeszcze tutaj jest jakiś atak w dół. No dobra, tym razem dół jest najbardziej obity. Więc teraz rzucę się na niego, zobaczymy. A ja zostaję nieźle obity. Dobra, no to zwiększymy sobie obronę. Zwiększymy sobie tutaj obronę na chillu. A może nawet dać jeszcze jeden punkt dystans. Chodzi o to, żeby, wiecie, bo tak naprawdę jestem niepotrzebny, mógłbym tak naprawdę paść w tej walce, no ale wtedy nie zobaczymy wyniku. Ale chodzi o to, żeby motyl nie musiał mnie healować, bo to jest strata slota tak naprawdę, strata PA dla motylka, a mógłbym w tym czasie kogoś innego healnąć. No i to w ogóle zrobiłem błąd. Dobra, no i właśnie o tym mówię, dostałem heala. No dobra, niech będzie. Atakujemy dalej. Smoczy szpon na dole dostaję. Tu jakiś motyl. Motyl trochę HP to traci. Kurde, nie podoba mi się. O Jezus, krytyk. O matko boska. Niedobrze. Z pięści dostał chociaż. Dobra, 228 mniej. No tracą to HP, ale bardzo powoli. Wszyscy mnie biją. Cały czas. Zobaczcie w ogóle. Cały czas wszyscy mnie biją. Niestety nie mogę się w żaden sposób bronić inaczej niż tak jak tutaj. Nie mogę sobie na przykład debuffa im rzucić jakiegoś większego. No ale dobra. Kusi mnie, żeby zrezygnować z tej pięści całkowicie i rzucić się w dynkę, ale... Nie, zostawimy to jak jest. Ta pięść troszeczkę tam może pobić. Bije tyle jej żaba tak naprawdę. No i jest kolejna runda. Szpila wchodzi w środek, bardzo fajnie. Niestety nie dostałem heala. Motyl też nie dostał heala. Niedobrze. Bardzo niedobrze, ten motyl zaczyna umierać. Jak motyl nam umrze, to jest bardzo groźnie. Cyk, dobra. Bijemy. No wszyscy są bardzo fajnie obici, ale to dalej nie jest wystarczająco. Możemy teraz... Czy dynka... heala. Znajomość gry. Czy dynka korzysta z broni? Nie, ona korzysta z... Motyl nie żyje. Okej, okay. Robi się ciężko. Dynka korzysta z mojej głowy, a nie z broni, więc możemy sobie zaatakować łukiem. Tak myślę, że się nic ciężkiego nie stanie. Boję się, żeby nie paść. I zaatakujemy, słuchajcie, tym łukiem. Powinno dać radę, zaatakujemy środek, żeby tylko padły te grupki. Dobra, kruk atakuje, bardzo dobrze. Lecą ataki. Środek nie żyje. Super, środek nie żyje, jest naprawdę bardzo dobrze. I jeszcze teraz zabić dół i w ogóle będzie ekstra, nie? Tylko żeby ten smok mnie nie zabił. Albo żaby. Dobra. Żaba jest bita. Jeszcze trochę HP ma. No nie stanie heala niestety już. Okej, okay, ja uderzyłem z dynki. Jeszcze teraz strzelę. Za 200 może być. Zostawię taką taktykę, czemu nie? Damy gruboskórność. Nową. Gdzieś tak najwyżej. I spróbujemy tego dolnego dobić. No z tym smokiem będzie ciężko. Powiem wam szczerze, myślę, że się nie uda. Chyba że ten kruk tutaj coś zaraz zrobi niesamowitego. Ale wątpię. Motyl póki co jest martwy. Dobra. Żaba dostaje. Czy żaba umrze? 100% szans na trafienie. Czemu nie? Dziap. Smoczy szpon żyje. Ja umieram powoli. Nie, ja chcę to pokomentować do końca. Nie zabijajcie mnie, please. Dobra, chyba jestem martwy, powiem szczerze. Damy sobie tak, żeby smok nie zaatakował z dystansowego. Damy sobie dynkę i co mogę zrobić? Tak naprawdę nic.
Raczej się nie uda. Dolny nie żyje. No i teraz skacze smok i żyje. Dobra, przeżyłem. I on mnie atakuje. I przeżyłem. Wow. Nieźle. Bardzo nieźle. Leci jakiś damage. Okej, wchodzi szpila. No i ten smok traci to HP, no ale ja jestem na skraju wyczerpania. No nie wiem co mam zrobić tak naprawdę, no nic nie wykombinuję, mogę tylko patrzeć co się będzie działo. Tak naprawdę procenty. Jak smok skoczy i mnie zabije, no to jest koniec, nieważne jakiegoś debuffa dostanie. Na debuffa dostaje sporego. Ale ma bardzo dużo HP. Skacze. Dostałem na 24%. Ale jeszcze żyję, dobra, dalej żyję. Żaba chyba se zdechła gdzieś w tle, nawet nie zauważyłem. Dostałem ja i motyl. I ja i kruk. No nie, no to nie zrobimy tego, nie ma opcji, on ma za dużo HP. Nie uda się, nie ma w ogóle takiej opcji. 400, 400, 500 i 400, ładnie weszło, no ale to jest za mało. Żyje. Walka, żyje. Motyl, dobra, kruk. Zobaczcie co się tutaj dzieje w ogóle. Bum. Jeszcze łuk. Nie, zaraz zaatakowałem już. Kolejna runda. 3600. Czy to się uda? To się nie może udać. To się kompletnie nie może udać, ale walczymy. 500. Dostałem zatrucie. No i zginąłem. Ale jeszcze kruk walczy. Może kruk go zabije. Zobaczymy. 30 000 ekspa straty. I prawdopodobnie cała watacha umarła. Tak mi się wydaje. Kiwnijmy się. Zobaczymy, czy ten kruk przeżyje. On tam dalej walczy. No, nie wiem czy przeżył. Dobra, moi drodzy, tak czy siak, w tym czasie już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że to wam się podobało. Ta druga walka była bardziej emocjonująca, jakoś tak się wczułem w rolę komentatora. Kruk przeżył, dobra. Bardzo fajny pomysł, myślę, z tym ustawianiem taktyki losowej. Możemy czerpać z tego tematu jeszcze garściami, więc jeżeli wam się podoba, to chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać, dajcie kciuka, suba i jeszcze komentarz zostawcie. Odcinki, przypominam, co tydzień w środę o 16:00, więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Siema, siema. Ja byłem Oskar. Cześć.